Kryzys związany z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 jest nie tylko problemem samym w sobie, ale unaocznieniem dotychczasowych problemów, z jakimi borykają się współczesne społeczeństwa. Liczba zakażonych na całym świecie zbliża się do 3 milionów, liczba zmarłych przekracza 200 tysięcy. Wiele osób pozostaje w przymusowej kwarantannie, jeszcze więcej pracuje w zmienionym, często utrudnionym trybie, lub w ogóle jest pozbawiona pracy. Ten kryzys jest dobrą, choć wymuszoną okazją do zastanowienia się nad tym, co możemy zmienić, by podobnego uniknąć w przyszłości. I to nie tylko w perspektywie zdrowotnej. W grę wchodzi tu zaufanie do instytucji międzynarodowych, sposób pracy wyspecjalizowanych agent, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, rozwój możliwości technologicznych i możliwe korzyści, ale i zagrożenia z nim związane, czy wreszcie generalne wzory życia społecznego. Ostatnia kwestia. To zaufanie do instytucji międzynarodowych. Światowa Organizacja Zdrowia niestety nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. Zwlekano z podawaniem informacji, zwlekano z dokonaniem jednoznacznej oceny zagrożenia, która byłaby podstawą do odpowiednio wczesnego wstrzymania połączeń z Chinami i przyczyniła się do zamknięcia lub chociażby ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Gdzie szukać źródeł tego zaniedbania? Dlaczego jest to ważne? Światowa Organizacja Zdrowia to agenda o długiej, chlubnej historii. Ma sporo sukcesów w walce z groźnymi chorobami zakaźnymi, jak gruźlica czy cholera, czy przede wszystkim w postaci eradykacji czyli całkowitego zwalczenia ospy prawdziwej. Jednak wiele prowadzonych w ostatnich latach działań WHO, takich jak nieuprawnione łączenie zdrowia prokreacyjnego z tak prawami seksualnymi zwłaszcza związanymi z aborcją czy forsowanie niezwykle kontrowersyjnych mających cechy próby przeprowadzenia daleko idącej zmiany społecznej standardów edukacji seksualnej powoduje zrozumiały spadek zaufania do tej instytucji i jej decyzji. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 może ten brak jeszcze pogłębić. Receptą na ten stan rzeczy może być większy nadzór państw narodowych nad działaniami WHO, tak by jej działania odpowiadały na rzeczywiste potrzeby narodów państw, które kontrybuują do budżetu tej organizacji. W przeciwnym razie do Stanów Zjednoczonych, które ustami prezydenta zapowiedziały obcięcie funduszy przekazywanych Światowej Organizacji Zdrowia, dołączyć mogą inne kraje. Co z kolei może utrudnić skuteczne realizowanie również tej niekwestionowanie pozytywnej, skoncentrowanej na zwalczaniu chorób misji WHO. Wszystkie omówione kwestie były lub są przedmiotem analiz prowadzonych w Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo-Juris. W ostatnim czasie były to zwłaszcza analizy dotyczące wpływu regulacji wprowadzonych w różnych krajach na rozwój epidemii. Szczególną uwagę poświęcono krajom azjatyckim, uwypuklając kontekst rozwiązań cyfrowych. Obecnie opracowujemy analizy poświęcone skutkom edukacji seksualnej w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii oraz najbardziej bieżącą analizę poświęconą możliwym kierunkom zmian w Światowej Organizacji Zdrowia. Już teraz serdecznie zachęcam do zapoznania się z nimi.